godziny szczytu. Także witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 19 już sierpnia 2014 roku i dajemy wykłady Państwu dzisiaj, żebyście się troszeczkę bali belków, bo tutaj w Warszawie, wiecie Państwo, ja pamiętam, przecież ja to nawet 3 średnie szkoły miałam i tutaj nawet w Anglii, Ameryce, Białystok, w Ciechanowie i w Warszawie, to tu w Warszawie było najgorzej, w sensie, że takie pospólstwo bydło na w tych korytarzach, biega po korytarzach. No trzeba na baczność stać, bać się trzeba troszeczkę tego belfra. Także idzie nauczycielka, no myśmy mieli super polonistkę, no to oni ją lubili po prostu. No ale wiecie Państwo, to, że się ktoś z kimś spoufala, to też nie jest za dobrze, no ale tak było, że natomiast tylko przed matematyczką, no pani Śluzek była wspaniała, ale wymagała. Nie było takiego kogoś, kto był z matematyki. Czegoś tam nie umiał, a na maturze nie wolno było ściągać. Ściągać to wiecie co Państwo można. Wzór, no ale pewne rzeczy no trzeba umieć. Trzeba samemu umieć. Także proszę Państwa, zapraszamy Państwa serdecznie do tego, żebyście Państwo mieli w głowie po kolei dużo mądrości, dużo wiedzy. Oczywiście bez Biblii to się nie da. Biblia tutaj w Polsce, tu w Warszawie, w katolickiej Polsce, a w Świetniku jest pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. I teraz nawet gdyby pod Złotymi Tarasami rozdawali Biblię, też Biblia by leżała w Świetniku pod gitarą. Na szczęście tam stoją Świadkowie Jehowy, no ale Świadkowie Jehowy nie zajmują się tym, żeby was za rękę wziąć, proszę Państwa, żeby zabierać Biblię, bo to nie dla was. To wy bierzecie Biblię na swoją odpowiedzialność. Zresztą w Biblii też jest takie zdanie, że czy będą słuchać, czy nie będą słuchać, bo to do przekory poznają, że prorok był wśród nich. Także proszę Państwa, no taka tu jest Warszawa, taka tu jest katolicka Polska, jest mydło i powidło. Od rana mówimy, że jest hamstwo, mało dyplomacji, nawet tutaj w Radiu Żydowskim, to kefem Eurokonfliktu. To my jesteśmy, proszę Państwa, w Radiu, to kefem Eurokonfliktu Ekstra. I mówię, że proszę bać się troszeczkę belfru. No, także, że skoro ja jestem tym głównym belfrem w Radiu Tok FM Eurokonfliktu Ekstra, to proszę mnie się bać. Proszę Państwa, tutaj od rana mówią właśnie w Radiu Tok FM, że nie, dyplomaci, Polacy są słabymi dyplomatami. No, co tu się dziwić? Handel mydło i powidło w Warszawie, tej 3-milionowej cerkwi nie ma, prawosławnych nie ma, mormonów, ewangelików, świadków wiekowych. Nic nie ma, żadnych badaczy Pisma Świętego, gdy Biblia jest w śmietniku. Także proszę Państwa, ja tutaj niczego dobrego nie wróżę w Warszawie, w tej katolickiej Polsce, a jeżeli chodzi o to, bo tu nie USA, tu nie Ameryka, tu nie Anglia, Ameryka, Białystok, tu nie Anglia. Oni tylko jak nie handlują, to rzeczą cały czas. Dziadują całej tej katolickiej Polsce cały czas coś im źle, coś chciał ten Janek Witek też, o, a to słońca nie ma, to deszcz pada. To tylko jakaś kropelka spadnie, to już nie bude spada. Także proszę Państwa, tutaj ludzie są niezadowoleni jeszcze z tych czasów komunistycznych. Oni sobie tak myślą, że czy się stoi, czy się leży, czy się no to się należy, proszę Państwa. Wierzą w jakieś tam święte trójce. To, że ja mówię Państwu, że dzisiaj 3 gości mam, a to 5 gości, no to dla mnie to nic takiego. Mogą być, a może ich też nie być. Z Wami, jak bez Was, proszę Państwa. Także ja po Paweł powiedział, czy jecie, czy pijecie na Chwałę Bożą. Ale jeżeli za mąż na przykład wychodzicie, to tak jakbyście nie wychodzili za mąż, jakbyście się nie żenili, prawda? Przemija bowiem kształt tego świata. I proszę Państwa, są ważniejsze teraz rzeczy istotne i trzeba umieć oceniać, a jeżeli Wy nie umiecie oceniać, no to ja bardzo przepraszam, prawda? Kłaniać się można, ale wiecie Państwo, to też nic. Viva Maria, tutaj Saska Kępa, proszę Państwa, i cała ta katolicka Polska na Mazowszu. No i nie będzie w tym tygodniu sprzedaży obligacji. Podobnie było również w ubiegłych tygodniach. Rosja, która sama mówi, że szykuje już kolejne sankcje.